Ale słabiutko coś chodzi już. Hello everybody. Mówię, coś słabiutko chodzi już. No słabiutko, słabiutko. Słychać, że ona tak nie chce jej się. Wiecie co, znowu samochód stał. Zobaczcie. Wyciągnąłem, bo to jakieś pati było, takie hydrauliczne do uszczelniania połączeń. Nie chcę się na tym skupić. Stał tam, tam gdzie wcześniej też Mercedes stał, co miałem problem z kluczykiem, pamiętacie? No i dzisiaj Adrian mówi, że ten. Dobra, ja spróbuję, wiesz co, podspawać to, co tutaj spawałem. Ktoś powiedział, żeby wyłączyć akumulator. Ogólnie ważne jest to, żeby przyłapać chociaż tą blachę, wiesz, punktami. Bo jak ja próbuję jechać, no to wiadomo, że ja to wypalam, nie? Tu szkoda, że sobie tak upaliłem. Tak może być, nie? Gładko, elegancko. Tak, będzie pięknie. Po co mam to przecierać? Ja pierdzielę. Słuchajcie, dzień dobry, dzień dobry. Mamy dzisiaj specjalny dzień. Skipa nam zabrali, tu będziemy musieli zamieść. Co wam powiem, to wam powiem, że jedziemy dzisiaj po transportera aż za Birmingham. Coś podobnego jak w tej budzie, tylko z tymi światłami troszkę starszymi, ale buda jest taka sama długa, taka sama długa. Więc zrobimy też mu lotkę, zrobimy mu progi, zrobimy mu pod przedni zderzak profil i pójdzie do Żyda prawdopodobnie od razu, albo będę go miał jako firmowe auto. Zobaczymy jeszcze. I Mercedesa, bo tak myślę sobie, że jak tamte auto bym miał do pracy, to tego kampera robimy, tamtego kampera robimy. Kumasz, o co chodzi, nie? No. Nie? No dobra. Znaczy, wiesz, tylko to... to będą tanie kampery. Tanie, za 100 zł. Nie no, tamten trochę tak, wiesz, ten łańcuch, nie? Czasami ma takie bu. Ale w sumie lata, nie? Technicznie jest sprawny. No zobaczymy, podejmiemy decyzję, słuchajcie. Lecimy z tym. Szlifujemy, wyciągam spawarkę i za chwilę zobaczymy, co się da z tym zrobić. Dobra, robaczki, muszę rozpiąć akumulator, bo ktoś poradził i dobrze, bo jak ja podpinam do masy, jak tu jest głośno, co? Maluszka odpaliłem, żeby on sobie trochę pochodził. Żeby się rozgrzał i dobrze. Teraz gasimy. Chcemy go sprawdzać na bieżąco, wiecie, jeszcze przed wyjazdem, bo w niedzielę mam wyjazd do Guildford, więc za chwilę go tam zgaszę. Muszę odkręcić akumulator, także Adrian szlifuje wszystko pięknie, ja się zajmę tymi dziurami, część pójdzie poszpachlowana, część podpawana. Dzisiaj będzie sporo roboty, słuchajcie, jeszcze z 2 godziny tu będziemy. Zobacz, dlaczego akumulator się rozładowywał, patrz. Zobacz. Pa. Był luz na klemie. Nie? To jest w ogóle niebezpieczne, nie? Nie można czegoś takiego zaakceptować. A ogólnie ta blacha leżała teraz tutaj? Tak. A ona nie powinna tu leżeć z tego względu, że jeszcze za czasy Stacha to się zwarcie robiło, jak ta blacha leżała na tym. No. Tu jakieś jaja były, nie? No. Nie, bo tu jakąś gąbkę ktoś kładł czy coś, pamiętam. Tak czy siak, niedokręcone to w ogóle było. Zobacz, ja to palcami tutaj... Akumulator nowy jest w miarę. No. To tu roku. Czekaj, rozłączymy dno, ja? O. I przynajmniej teraz będzie bezpiecznie, nie? Dobra. Podłóżmy coś. Mamy tu jakąś folię. Okay. Dobra. Czyli jest zabezpieczone. Akumulator odkręcony, ale ogólnie to tak szczerze? Zobaczcie, to jest w ogóle nic nie przykręcone. Słabiutko. Słabiutko. O. Akumulator nie może być tak delikatnie, wiecie, na luz, że się wszystko rusza, bo podczas jazdy te klemy biegają. Tam dochodzi do zwarcia. Cokolwiek to dokręcał, no to słabiutko. Dobra, mamy to. Kto tu jest? Jesteśmy na live na TikToku, również. Zobaczcie. Pomachajcie do kolegów i koleżanek z YouTube'a. Dobra, słuchajcie, podspawałem tą blachę, ale z większością się już nie będziemy bawić, słuchajcie. Idziemy po budowlanemu. Wszystkie dziury, żeby nam później ta fiber fila z włóknem szklanym nie wpadała, to podpiankowaliśmy.
z automatu też nam się te drzwi wzmocnią, bo wypełnią po prostu wszystkie luki. Czyli te wszystkie pierdały, trochę to dziwnie wygląda, ale za chwilę będzie lepiej. Pooczyszczamy. I co, nie ma pianki już? Nie. To tak samo dziury żeśmy uzupełnili. Oczywiście tam izolacja i tak będzie w środku jeszcze robiona, także spoko. Chodzi o to, żeby sobie ułatwić zadanie przy szpachlowaniu, nie? Także będzie ogarnięte. Robimy to, wiadomo, jakimi metodami, nie? Dobra, słuchajcie, zabieramy najmłodszego na wycieczkę, bo on chce ze mną jechać. To sobie chodzi. To chodzi ok, nie? Jest zimny ogólnie, bo chmurka się mu pojawia. Też dawno nie jeżdżony. Trzeba będzie mu serwis zrobić. Ta pianka, wykorzystaliśmy wszystko, co mieliśmy. Niektóra zastygła prawie, a niektóra jeszcze jest miękka. Więc zostawiamy to do... O! Dotknąłem się. Do obcięcia, nie? Dobra, przestawiamy auta, lecimy. Dobra. 3 milion zadań. Jezus, jeszcze sąsiadka czeka na mnie. Ona zawsze jeszcze ma milion spraw do załatwienia ze mną. Teraz się zapytamy, co jest kamon. Hello. How are you? I'm good. I'm rushing. I need to go because we. No, no, we have whole box. You feel better. Oh my God. No, no, honestly, because this is one of the. Are you not eating this? No, no, you eat it and then you'll be better. Honestly. Thank you very much. No, honestly. But you treat me so well, honestly. No, I want to make sure that yesterday you are not well, you were still. I'm still not well, I will be honest with you. It's just I think it's sort of it doesn't go or doesn't want to disappear. I know, but eat. So this is very good. This is for you and eat as much as you want to. This is the biscuit. I will leave at home. Thank you very much. What time? No, you don't. I will leave at home because I'm going to Birmingham now. Oh, you go to Birmingham? Yes. Oh, no. It's a long journey. I need to go, so... All right, you look after yourself. Yes, so I will be very late today. Be careful. See you later. Thank you. Bye-bye. Honestly, you shouldn't. No. This will make you feel better. I'm really pleased. Eh? I'm really pleased. Good. Thank you very much, honestly. Good. Thank you. Enjoy. Jest nieprawdopodobna ta pani, nie? Jest nieprawdopodobna po prostu. Ona, nie wiem, jest moją babcią przybraną. Ona mi ciągle chce coś dać. Szalona, masz ciasteczka, proszę. Dobra, let's go. Jedziemy stąd, bo normalnie możemy się uwolnić, nie? Co chwila coś, chłopie. Z jednej strony. Dam wariatów, człowieku, trzeba stąd uciekać. Nie da się tak żyć. Za duża rodzina, za dużo ludzi, wiesz. Powiem ci tak, z drugiej strony, że jeżeli ja nie zorganizuję zadań w domu, to każdy by siedział w swoim pokoju, a dom zarasta. I zaczyna się robić coś takiego, że pies, nie, jest naprawdę kierownikiem domu również. Wiesz, on jest i na kanapie, on jest w koszu na śmieci, on jest w kuchni, a reszta przechodzi tylko obok tego, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. No i wiecie, dom to nie tylko wasze pokoje, tylko cała reszta, nie? Jezu, jak ja się czuję, nie? Co za gówno cały czas mnie trzyma. Ja pierdzie, już dzisiaj leków nawet nie biorę, bo jak brałem ten, wiesz, ten kokodamol z tym paracetamolem, co mnie tak uśnieżał, to ja się czułem jeszcze bardziej chory po tym, wiesz, jak wczoraj. See you later. Także jedziemy, babcia ten, jest nieprawdopodobna, nie? Znowu ciaska została. Przyszła i pogadała trochę tutaj. To jest nieprawdopodobne, nie? Pytała skąd. Miło w ogóle, ale już też tak trochę... I w ogóle wypytywała wszystko. Ale wydaje się, ma w porządku babkę. Wiesz co, ona też potrzebuje takiego zaangażowania, żeby być właśnie gdzieś w tym tłumie. Ja jej nie odrzucam, nie? Zawsze odbiorę ten telefon, zawsze przyjdę, choć nie chcę, choć nie, naprawdę nie mam czasu czasami. Ale jednak tamte 5 minut wygospodaruję na niej. No nic, no jedziemy. Przygoda, słuchajcie, za 4,5 godziny zobaczymy się na miejscu. Znaczy teraz to pokazuje 4 godziny w ogóle. Tak? No. O, jakiś korek. Coś może się... godziny, wiesz, trafiły teraz. Zobaczymy, ale także korek gdzieś był. Lecimy z tym.
Hello, beautiful people. Hello, beautiful people. Tak, jesteśmy w samochodzie. Hello, beautiful people. How are you? Hello, beautiful people. How are you? Where are we going now? We are going to Africa. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, godzinę mamy dopiero za sobą, ale to taka ciężka godzina, bo przejechaliśmy przez wszystkie wiochy tutaj, ronda, jakiś dramat. Idziemy, Adrian, co? Ja na to czekam. Tak, na pewno? Dobra, także ja idę szybko wziąć coś do picia, coś ciepłego i lecimy dalej. Temperatura. Temperatura telefonu jest za wysoka. O 14.20 zatelefonowałem do kolegi, że będziemy za 2,5 godziny. Jest godzina 16, prawie 20. Mamy 2 godziny. Jak tak dalej pójdzie, to będziemy nocować u kolegi. Na pewno się ucieszy. To jest dom wariatów. Pokażę wam coś jeszcze. Mamy wbudowane audio i stereo tutaj, to nie byle jaki, wiecie, van, nie? Jak to przystało na typowych budowlańców. Mamy nawet specjalistyczny holder. Nie ma gaffatape, ale też jest super. Działa. Dobra, robaczki, słuchajcie. Wiadomość jest taka, już się pewnie domyślacie, nie kupiliśmy nic. Zobaczyliśmy samochód i stwierdziliśmy, że nie będziemy się w to bawić. Nie, to wyglądało trochę nie tak. Za dużo by nas kosztowało, żeby to doprawić do ładu. Tyle wam powiem. Więc zrezygnowałem. Ja rozumiem, że ja jechałem tu 4 godziny i pewnie mało kto tak robi, żeby poświęcić się na zobaczenie auta, ale ja wolałem zobaczyć, zrezygnować, niż nie daj Boże zamówić lawetę, która miała być zamówiona wczoraj, zapłacić za 600-800 za lawetę i na koniec okazałoby się, że to auto jest po prostu takie. A najlepsze jest to, że to drugie auto, które mojej żonie chciał zaoferować, mój kolega, taki fajne, tu, tego, tylko coś tam, później im bliżej daty, to tak, a że drzwi wymienił, a że błotnik wymienił, a że ja obszedłem dookoła, się okazało, że nie tylko drzwi, błotnik, dwie pary drzwi z drugiej strony, a z tyłu co się stało, a tutaj to tam mnie ktoś zahaczył, a tu z tymi, z tą klapą z tyłu, no to takie tam. Normalnie poczułem się, jakby ktoś mnie wziął od tyłu, przechylił mi plecy i... Jak można się pomylić na człowieku? Ja nie chcę go obrazić, ale... Normalnie poczułem się trochę oszukany. Naprawdę, bez urazy, żeby ktoś się na mnie nie obraził, ale poczułem normalnie, jak z minuty na minutę wchodzi nowe kłamstwo. Nowe kłamstwo, niedopowiedzenie, a tego jeszcze nie powiedział, a tamtego nie powiedział. Fuck. Jak zobaczyliśmy ten samochód, to od razu, wiecie, dałem sobie takim, wiesz, poczuciem, instynktem pokierować, co będę czuł. I czułem po prostu nic. Powiedzmy, że zaoszczędziłem. No, powiedzmy, że zaoszczędziłem, nie wydałem pieniędzy na auto, na którym bym się prawdopodobnie przejechał, nie? Ja pierdzielę. Z tego, żebyś lakierkę zrobił jak ten. I tam mechanicznie jest dramat. W środku jest dramat. Wszystko się rozpada. Daj spokój. Nie. Tak się nie robi, no ludzie. Ja myślałem, że on filmik mi nagrała, to wszystko było takie nagrywane, wiecie, dookoła tych szczegółów, które też są ważne, bo ja powinienem je zobaczyć, nie? A szczególnie, że jestem daleko. No nic. Życie zweryfikowało, my nie daliśmy się nabrać, wracamy szczęśliwi, zjedliśmy Burger Kinga, KFC, teraz pewnie Burger Kinga. I właśnie w tym momencie już źle pojechałeś. Jak źle pojechałem? Masz nawigację? Nie mam. No to już ci mówię, że źle pojechałem. Ostatnio przyjechać. To jak mam teraz jechać? Nie wiem, bądź nawigacja. Nie mam benzyny. Tak? Nie, no mam. Słuchajcie, jest wesoło. Wiecie, to są trzy osoby zwariowane w samochodzie i najmłodszy, który tak tańczy tutaj, nie?
że to już takie pozy... sprzęgło wcisnął. Tak, już mnie sprzęgło nawet potrafił wcisnąć. I kabel popsuł. Tak, kabel mi popsuł. Zawinął się w ogóle od kabla do telefonu, nie? Jak to jest możliwe? Nikt nie wie, słuchajcie. Siedzi, niby się nie rusza. Ale to się cudek. Gdzie ty? Gdzie ja pojechałeś? Dobrze? Bo my stamtąd tam zjechaliśmy, a teraz wracamy jakby. Jedziemy do Nottingham? Nie, za daleko może, nie? Jesteś głodny? Nie. Słuchajcie, wracamy do domu, czyli następne 3 godzinki. My tak lubimy się wybrać w połowę Anglii i wrócić, nie? Następna wycieczka gdzie? Może do Kornwali. Nie, ładnie tam jest, nie? Wiesz, jak chcesz, to można szukać samochodu po całej Anglii, też poprosić o filmik. I jechać. I jechać. Może będzie lepiej. Nie, no nie mógłbym tego często robić. Słuchajcie, to jest... Szczęśliwy jestem, że nie wpieprzyłem się, nie? Tak powiem wam szczerze. Nie obrażając, nie chcę obrażać nikogo, ale to nie była fair trochę gra, nie? Lubię chłopa, ale... Nie dałem się nabrać, także... Thank you very much. Pozdrawiam gorąco i do zobaczenia. Ciao, ciao.